Polski owczarek nizinny. Opis rasy. Najważniejsze informacje. Jest to jedna z pięciu ras uznawanych przez te międzynarodowe federacje kynologiczne i rasa, która niestety, można powiedzieć, poza granicami Polski jest bardziej popularna niż w Polsce, a są to psy naprawdę bardzo, bardzo fajne i w mojej opinii, nie tylko w mojej opinii, o wiele fajniejsze niż naprawdę wiele innych psów, które są często przez nas wybierane. Ale od początku. Jest to pies pasterski o wielu cechach właśnie owczarków i bardzo fajnym charakterze, chociaż nie tak prostym, jakby się to mogło wszystkim wydawać. Jest to pies, którego wysokość zawiera się w przypadku suczek pomiędzy 42 a 47 cm. Psy to 45-50 cm. Waga od 12 do 25 kg, a średnio żyją 12-15 lat. Do tego musimy pamiętać, że ten wygląd, ta jego pokrywa powoduje, że on się wydaje troszkę większy. Ale nie są to psy, jak widać, duże. Ale przejdźmy do charakteru i zachowania, do tego, co jest najważniejsze i co właśnie powoduje, że polskie owczarki nizinne, czyli często się mówi PON, są tak fajne. To połączenie sporej dozy niezależności i własnego zdania z dużym oddaniem i przywiązaniem do człowieka. Nie wiem, czemu te polskie rasy, na przykład owczarek podhalański, też ma takie bardzo fajne połączenie tej niezależności, lekkiej upartości, ale z bardzo dużym oddaniem człowiekowi. Podobnie na przykład ma owczarek niemiecki, kiedyś miał, bo teraz coraz częściej troszkę coś nie gra, chociaż to są na szczęście wyjątki, ale właśnie polski owczarek nizinny jest psem o bardzo takim dużym zorientowaniu na człowieka, ale nadal posiadającym bardzo niezależny charakter i potrafiący samodzielnie rozwiązywać problemy, nie oglądając się na nas. Oczywiście tu jest kwestia, żebyśmy go wychowali, żeby nie robił tego zawsze, żeby nie zawsze podejmował samodzielnie decyzje. I pamiętajmy, to wcale nie przeszkadza. To nie oznacza, że ta upartość, ta niezależność będzie nam przeszkadzała, że to jest coś, co jest niebezpieczne, co jest niefajne. Nic z tych rzeczy. Polskie owczarki nizinne potrzebują jednak dużo naszego czasu. I na zabawę, i na pieszczoty. Jest to pies, który lubi kontakt z nami, uwielbia naszą obecność, wręcz jej potrzebuje. Do tego naprawdę jest psem aktywnym. To jest pies, który potrzebuje dużo ruchu, potrzebuje dużo zabawy. Są bardzo inteligentne, więc to nie tylko wysiłek fizyczny, ale też umysłowy. I właśnie musimy o tym pamiętać, żeby zapewnić mu bardzo dużo ruchu, i wtedy nam się odwdzięczy naprawdę świetnie. Bardzo przywiązuje się do ludzi, jest bardzo przyjacielski. Najczęściej, jak wspomniałem, lubi pieszczoty, ale to też psy, które potrafią nas bardzo szybko wykorzystywać. Weź nam na głowę, no ta inteligencja, spryt, do tego ten wygląd powoduje, że to nie tylko te małe rasy psów potrafią nas wykorzystywać, ale też PON. On też potrafi nas sobie bardzo fajnie owinąć wokół palca czy też łapki i musimy też na to uważać. Pamiętajmy też, że są to psy dosyć głośne, dosyć hałaśliwie, lubią nam o wszystkim powiedzieć. No to jest taka cecha owczarków, że to stróżowanie w ich przypadku jest dosyć gadatliwe. Oczywiście tu dużo zależy od wychowania, ale musimy o tym pamiętać, że to nie będą jednak psy, które będą cichuteńkie. Są to też psy bardzo wesołe, bardzo pogodnie podchodzące do świata. To jest bardzo fajna cecha, ponieważ one to otoczenie nas traktują w sposób bardzo wesoły, lubią zabawę i naprawdę potrafią świetnie poprawić humor. Wróćmy jeszcze do stróżowania, bo to są dobrze psy stróżujące, dosyć mocno nieufne wobec obcych, ale można powiedzieć, jeśli właściciele nie mają nic do obcego, wtedy jemu nie będzie też ten obcy przeszkadzał. Dogaduje się z dziećmi, ale oczywiście cierpliwość ma granice i gdy mu się znudzi, będzie chciał odejść. No i oczywiście tu ważna sprawa, żeby kontakty z dziećmi, jak zawsze, pod opieką osoby dorosłej i żeby obie strony wiedziały, jak się zachować. Jeśli chodzi o instynkt łowiecki, ponieważ to niekiedy w przypadku owczarków może sprawiać problem, tutaj ten instynkt łowiecki właściwie nie istnieje. On raczej nie będzie ganiał za wiewiórkami, za zającami. Jeśli chodzi o inteligencję, bardzo, bardzo inteligentny i sprytny.
o wiele inteligentniejszy i sprytniejszy niż wiele tych ras, które pokazujemy jako te rasy najinteligentniejsze, najmądrzejsze. To są psy bardzo mądre, bardzo łatwo można to wykorzystać, te talenty w szkoleniu. Wystarczy trochę motywacji i naszego udziału. I efekt jest genialny. Ani ta upartość, ani niezależność nie będzie w tym przeszkadzał. Wystarczy, że będzie przy tym człowiek, troszkę zachęty i będzie to ruch. Wtedy polski owczarek nizinny będzie przeszczęśliwy. Choć wychowanie nie jest tak proste, to jednak nawet to jest dobry wybór na pierwszego psa. To jest, można powiedzieć, nie będzie problemem wtedy, kiedy troszkę będziemy mieć konsekwencji, troszkę cierpliwości i oczywiście dużo naszego czasu. Ten pies sam się nie wybiega, sam się wszystkiego nie nauczy, ale to oczywiście, jeśli ktoś mnie ogląda, to podkreślam przy każdym materiale. Ale teraz przejdźmy do pielęgnacji, która może nie jest aż tak straszna, jak się może wydawać, kiedy patrzymy na tego psa. Nawet linienie nie jest jakieś bardzo dokuczliwe, ale jednak te psy wymagają regularnej pielęgnacji. Nie jest ona czasochłonna, ale jednak zajmuje więcej czasu niż w przypadku niektórych innych ras. Zdrowie. Tutaj, chociaż to jest rasa naprawdę zdrowa i odporna, to pojawiają się takie rzeczy jak dysplazje, problemy z oczami, problemy z uszami. Oczywiście, jak zawsze, nasza opieka i opieka odpowiednia weterynaryjna. Żywienie. Tu musimy pamiętać o czymś bardzo, bardzo ważnym. Te psy są często łakomczuchami. Za łakocia naprawdę zrobią dużo, ale niestety plus to wykorzystywanie nas, wchodzenie na głowę i musimy pamiętać, żeby nie przesadzić, żeby nie doprowadzić do otyłości, która jest oczywiście bardzo niebezpieczna i w bardzo negatywny sposób wpłynie na nasze pupile. Wady i zalety. Zacznijmy od wad. Niezależny, troszkę uparty, hałaśliwy. No jest jednak łakomczuchem. Pielęgnacja też musi być regularna, no ale to jest normalne. Jeśli chodzi natomiast o zalety. Bardzo wesoły, bardzo przyjacielski, bardzo, bardzo inteligentny i świetny do szkolenia. Oddany człowiekowi, dobry stróż, dobrze dogaduje się z dziećmi, dobrze dogada się też na przykład z psami czy też z kotami, chociaż lepiej z psami niż z kotami. Odporny, zdrowy, pojętny, aktywny, to jest dla tych, to dla niektórych będzie wada, dla innych będzie zaleta, ale ta aktywność jest naprawdę bardzo fajna, no i powinna być oczywiście dla nas zaletą. Dla kogo te psy? Dla ludzi przynajmniej troszkę aktywnych, będących w stanie zapewnić mu tego ruchu i będących mu w stanie zapewnić dużo czasu, swojego czasu. One lubią ludzi, kochają ludzi i potrzebują człowieka obok siebie. Nie ma ludzi, nie ma ruchu, mogą zacząć się problemy. A wychowanie wcale nie jest jakieś bardzo trudne. Ta upartość, niezależność, jeszcze raz powtórzę, nie jest czymś, co przeszkadza. To jest pies, który tak fajnie równoważy ten swój charakter z kontaktami z człowiekiem i wcale nie powinno raczej nam to przeszkadzać. Ale też dla osób, które pamiętają, że wychowanie tego psa jest i jest ważne i powinniśmy je oczywiście prowadzić tak jak trzeba. Więc kolejna rasa godna polecenia, nie tylko dlatego, że to jest pies wywodzący się z Polski, ale też z tego powodu, że ma szereg fajnych cech. Naprawdę świetnych cech, które są na tyle fajne, że każdy z nas wybierając jakiegoś psa powinien się właśnie zastanowić, czy czasami ten polski owczarek nizinny nie byłby dla niego wyborem. Oczywiście, jeśli zapewnimy mu odpowiednią ilość ruchu i naszej obecności. I według mnie jest naprawdę o wiele fajniejszym wyborem niż cała masa innych ras, ale to będziemy porównywać tego psa z innymi rasami, chociaż nie mam zdjęć tego psa właściwie wcale. To jednak wygooglujcie sobie, jak to się mówi, i tam zobaczycie, jak fajnym psem jest polski owczarek nizinny. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na inne materiały. Zapraszam na moje inne kanały. Wszystkie linki w opisie. Do zobaczenia, do usłyszenia ponownie.